Poranek online w czwórce. A w studiu pojawił się już słynny żłopacz kawy poranny. W każdą środę Miłosz Brzeziński w czwórce. Dzisiaj Miłosz będzie przemilczał. Chciałam powiedzieć, że będziesz przez cały czas pił kawę, ale już nie będziesz, bo wypiłeś już, więc już nie masz co pić. Ale może damy ci drugą. Będę sobie ciamkał kubek, gdyż jest tekturkowy i trochę pewnie nasionku. Widzisz tam tych panów, co stoją tam za szybą. Tam stoi taki pan, to jest nasz człowiek ze sportowej redakcji, Łukasz Adamczyk. I on, to jest Maciek, który jest naszym realizatorem dźwięku, jest Tomek, realizator wizji. I oni, słuchaj, po każdym serwisie sportowym rozmawiają o mundialu. Ja tak zauważyłam, że odkąd jest mundial, to Łukasz tak zostaje jeszcze dobrych kilka chwil i panowie tam, ale słuchaj, ale on go tam, wiesz, tego, tą piłką. No i ten sędzia oczywiście źle zagwizdał. Oczywiście, że panowie tak. Są mocno wkręceni w temat mundialu w Brazylii. O tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Ty też jesteś wkręcony, czy ty raczej jesteś prywatnie antyfanem? To znaczy antyfanem, że uważam, że piłka nożna powinna w ogóle zniknąć z powierzchni ziemi. To było lepiej dla ludzkości. O, to... Czy uważasz, że piłka nożna powinna zniknąć z powierzchni ziemi i byłoby lepiej dla ludzkości? Nie, nie. Ja nie mam takiego emocjonalnego stosunku do piłki nożnej. Wiem, o co w niej chodzi. Grałem, jak byłem mały i nawet jak byłem średni, a potem przestałem, a piłką nożną aktualnie się interesuję raczej z zawodowego punktu widzenia niż z takiego, żebym komuś konkretnemu kibicował i zastanawiał się, czy Barka, czy na przykład Brazylia, czy Hiszpania, czy ktokolwiek. Z zawodowego punktu widzenia, bo Miłosz jest znanym komentatorem po prostu obok tutaj Szaranowicza i Gmocha, który w studiu regularnie też się pojawia Telewizji Polskiej ostatnio komentując. Oczywiście, mecze. Że tak. Dzisiaj, słuchajcie, pogadamy sobie trochę o mundialu z takiego, no, zobaczymy na ile psychologicznego punktu widzenia, bo chciałam ci trochę o te emocje różne, które mundial wśród ludzi wzbudza, podpytać. No chociaż było takie kibicowskie emocje, bo właściwie mam takie wrażenie, że nawet jak nie jest się wielkim kibicem, ale ma się chociaż jednego kibica w domu, to ciężko jest przejść obok tych igrzysk, znaczy igrzysk, no mistrzostw, obojętnie. To jest tak jak z dietą. Jak mama przychodzi na dietę, to cała rodzina przychodzi na dietę. Tak samo jak się ma jednego kibica, to wszyscy zostają kibicami. I to jest w pewnym sensie fajne. Czy tam jest, wiesz co, przyczyn, dla których my tak w ogóle lubimy takie sytuacje, masowe jest rzeczy, sporo. Tak? Po pierwsze, zacznijmy od takiej mikroskali domowej. W ogóle wszystkie działania zrytualizowane są... Nie chcę za bardzo, za głęboko wchodzić w jakąś fizjologię, ale w ogóle robią nam dobrze. One są silnie dość zestrojone z taką, z dopaminą, która się wydziela, więc jak się my czujemy z tego... Ale dajesz działania zrytualizowane, zestrojone z dopaminą. Czyli jest fajnie, jak się różne rzeczy, robi razem w domu. Zresztą nie tylko w domu, ale w ogóle. Więc na przykład jak się je razem, na przykład obiady domowe są takim rytuałem, który jest przemielony już na wiórki dla chomika z każdej strony. I albo okazuje się, że na przykład. Tak, też. Ale się okazuje, że jak w ogóle ludzie na przykład raz dziennie coś robią, no to wypada na obiad, bo tam śniadanie to ciężko się zebrać, kolacja to różnie bywa, niektórzy w ogóle nie jedzą, a obiad taki późny, to się trafia. I okazuje się, że to ma jakieś kosmiczne efekty w ogóle dla dobrostanu całej rodziny, że się coś razem siada i robi. I podobnie jest z tymi meczami, z całą resztą rzeczy, że teraz się coś dzieje. Jest to taki rodzaj, no w zasadzie nie chciałbym być obrazoburczy, ale jest to rodzaj jakiegoś święta. Znaczy przez pewien okres coś się razem robi. Na przykład się kupuje kiełbaski, bo tam se rodziny grillują, wystawiają ten telewizor do okna i tam wszyscy siedzą w ogródku i szalikami machają i ubierają koszulki państwa albo drużyny, w zależności od tego, no ale po co nam to, bo się czujemy, że mamy kogoś, kto robi to samo, co my i się lepiej czujemy w związku z tym, to no, na tym polega ta wspólnota? Głębsze uzasadnienie tego to już wchodzimy w dział filozofia i możemy zapytać uczestników, dlaczego tak się dzieje, ale wygląda na to, że jak dużo osób robi to, co my dookoła nas, to w ogóle jest okej. Okay. Tak, że w ogóle czujemy, że, z nami nie jest, nie że miliony porządku, much nie mogą się mylić. Jak mówi stare przysłowie. Znamy w związku to przysłowie. Z tym, tak, dokładnie. Jak ktoś kupuje rower, to zaraz tam patrzy, czy inni mają rowery, a jak ktoś ma na przykład, nie wiem, motorówkę, to zobaczą, o ile osób też ma motorówki, tak? Więc moja trochę taka bardziej wyjątkowsza, ale w ogóle to nie jest, ale albo fajnie, się interesuje Star Warsami, to jedzie na konwent, gdzie są wszyscy ze Star Warsów i rozmawiają o tym, tak jakby to była jakaś religia i w ogóle w którym odcinku, gdzie coś w ogóle oni się pomylili, a przecież w poprzednim coś. Tak. Mamy tu kilka wątków z Miłoszem do przegadania przy okazji Mundialu Mistrzostw Piłkarskich w Brazylii. Wasze komentarze, wasze wątki, czy wy kibicujecie, czy właśnie może szerokim łukiem, a czy może jednak milion much nie może się mylić. facebook.com/4 czekamy na opinie, w SMS-ach również 70044. Miłosz Brzeziński, trener osobisty, autor ciekawych książek w każdą środę u nas. Albo idziesz na ryby i niektórzy nawet chodzą im, jak te ryby biorą, to im to przeszkadza. A najlepiej jak się tak siedzi, potem kurczę, nie brały, tak, a sobie na rybach posiedziałaś.